Cześć, z tej strony Grzegorz Skwarnecki, witam Was na moim kanale. Ostatnio kilka osób zapytało mnie o to, jaki potrzebują komputer, aby móc obrabiać pliki w 4K. No cóż, odpowiedź jest jedna. Bardzo mocny. Niestety, do obróbki takich plików potrzebujemy bardzo dużą ilość RAMu, bardzo mocny procesor z dużą ilością rdzeni oraz bardzo dobrą kartę graficzną. No, nie każdego stać na kupno takiego komputera, nie każdy też chce kupować taki komputer, tylko po to, żeby od czasu do czasu obrobić sobie pliki w 4K. I tutaj z pomocą przychodzi nam program Premiere Pro z funkcją, która się nazywa Proxy. Na czym to polega? Polega to na tym, że z plików 4K tworzymy pliki o mniejszej rozdzielczości, a później w czasie obróbki podmieniamy je właśnie na te pliki stworzone i pracujemy na plikach o niższej rozdzielczości. Dzięki temu możemy sobie rzucać na te pliki różnego rodzaju efekty, color grading, a nasz komputer nie tnie się, nie mamy jakichś przycięć i tak dalej. Stworzenie tego jest bardzo proste. Wchodzimy sobie w Premiere Pro, tutaj w listę naszych zaimportowanych klipów, klikamy na ten, który będziemy chcieli podmienić. Prawym przyciskiem myszy wybieramy Create Proxy. Wybieramy sobie rozdzielczość, ja wybiorę 720. Tutaj zaznaczamy ten punkt, żeby nam się tworzyło w katalogu. Ścieżka dostępu będzie taka, jak macie plik źródłowy. I klikamy OK. Uruchamia się tutaj program Media Encoder. Ten program macie razem z Premiere Pro i ten program właśnie tworzy nam ten plik o niższej rozdzielczości. Kiedy już nam stworzył, teraz musimy go podmienić. Wchodzimy sobie tutaj na tego plusika, klikamy na niego i z listy tutaj tych ikon wybieramy tą, takie dwa prostokąty ze strzałkami. Przesuwamy je sobie, przeciągamy je sobie na dół i klikamy OK. W tym momencie mamy już je w tej naszej pomocniczej listwie. Klikamy na tą ikonę, ona zaznacza się na niebiesko i teraz wszystkie pliki, które mają stworzone swoje odpowiedniki w niższej rzeczywistości, podmieniają się. Jak sami widzicie, teraz mamy w 4K. Klikam w tą ikonę i już jest w słabszej rzeczywistości. Widać, że ta rozdzielczość się trochę pogorszyła. Nam to oczywiście nie przeszkadza w czasie montażu, nie musimy mieć w 4K. W montażu wystarczy taka rozdzielczość, jaką mamy tutaj, możemy nawet niższą, ale dzięki temu na słabszych komputerach te pliki będą działały, ta obróbka będzie w miarę wygodna, bez jakichś większych przycięć. Dziękuję bardzo za oglądanie. To wszystko na dzisiaj, taki szybki bardzo poradnik, myślę, że za tydzień będzie już dłuższy. Dzięki jeszcze raz i widzimy się już w następnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć!